przymiot dotyczył kwestii tak zwanej piątki Kaczyńskiego dotyczącej PKS-u. Czy pan burmistrz już rozmawiał z marszałkiem czy z zarządem PKS odnośnie przywrócenia linii Warszawa, Kolno Warszawa i Kolno Olsztyn przez Szczytno, przez ulicę Szczytno i zabronie ponownie, tak? Tak. Czyli poproszę powtórzyć wyraźniej, bo nie zdążyłem zapisać linię, tak, Kolno Warszawa, chodzi o połączenie z Kolna do Warszawy. Warszawa, Kolno. Kolno Olsztyn przez Szczytno i Olsztyn przez Szczytno do Kolno. Szczytno i Kolno Olsztyn. I teraz godziny, bo to istotne. Nie było, że tak powiem, mieszkańcy nie... Chodzi o to, czy w ogóle, czy jest podjęty ten temat, czy jest to możliwe, żeby te połączenia przywrócić, bo było połączenie z Kolna do Warszawy o 6 rano i rano było połączenie do Olsztyna i tam chodzi o to, że na przykład do Olsztyna to połączenie zdaniem mieszkańców jest potrzebne, dlatego że spora grupa ludzi z Kolna... Panie Przewodniczący, wejdziemy w polemikę niepotrzebną pytania. Ale nie, to pan przewodniczący. To będzie motywować. Pan był przewodniczący. Ale ja wiem, no proszę. Chodzi o połączenie do ulicy. Proszę pana przewodniczącego, bo będziemy polemizować, panie radny. Ale odpowiadam. Na pewne pytania nie muszę panu odpowiadać, bo jak pan pyta, czy miasto zamierza, no to pyta pan miasto, ja się nie odzywam. Tak? Miasto to miasto panu odpowie. Ale jeżeli pyta pan burmistrza, no to ja muszę panu odpowiedzieć. Jeżeli pyta miasto, to pytam gospodarza tego miasta. Ale to rada będzie zdecydować, nie gospodarz. Rada, zgodnie z tym, co... Panie radny, to rada. Panie przewodniczący, proszę nie przedłużać. Dziękuję. Kolej PKS Warszawa Olsztyn. Połączenia PKS Warszawa Olsztyn. Ja powiem tak. Z tego, co mi wiadomo i jak czytałem, jeszcze z ministrem i z marszałkiem nie rozmawiałem, oni też dopiero dostali. Ale z tego, co ja czytałem, nie dotyczy to tras międzypowiatowych. Te pieniądze, które, o których mówimy w piątce Morawieckiego czy Kaczyńskiego, jak to pan radny powiedział, dotyczą kursów lokalnych, tu gdzie naprawdę się nie opłaca, bo na trasy Warszawa, Kolno, Kolno-Olsztyn, podejrzewam, że wrócą te autobusy wcześniej czy później z prywatnych instytucji, bo one będą opłacalne, bo będzie na pewno autobus przez Kolno do Warszawy. Mamy remont, to też odstrasza trochę niestety przewoźników, którym nie można narzucić, tak? Oni mogą sobie zawiesić kursy, mogą się zwrócić o ten... No niestety nawet spółka marszałka musi patrzeć na rentowność. Natomiast z tego, co mi wiadomo, powiedzmy wójtowie gmin, którzy mają problemy w miejscowościach, które powiedzmy są odległe od siedziby powiatu, czy są odległe od, no nie wiem, od szkół średnich, od instytucji, jak sąd, szpital i tak dalej, będą mogli takie kursy zgłaszać i do tych kursów będzie dopłata z Urzędu Marszałkowskiego. Czy to będzie na zasadach przetargu, czy będzie to robił własna firma marszałka, tego jeszcze nie wiem, bo moim zdaniem z zapisów wynika, że będą mogli zastosować ten chaos. Czyli że będzie mógł marszałek zlecić swojej spółce, jeżeli taką posiada, a w województwie podlaskim taką spółkę posiada, tak, bo ma PKS, przepraszam, Białystok także, tak? Jest to. No, tak? No więc takie kursy na pewno będą, że tak powiem, kolokwialnie wskrzeszane, tak? No, bo polikwidowają je ze względu na nierentowność, tak? Czy jest, jaka jest potrzeba, tego nie wiem naprawdę, nie mam pojęcia, tak? Czy w gminach będą takie potrzeby, czy ludzie, jak dużo ludzi będzie, ilu będzie chciało korzystać z takich usług i takich usług.